pana prosimy przystawanie i całą temperaturę będzie przez kabinę zbierze. Dziękujemy za uwagę. Wczoraj się nie odezwałam, bo zajęłam się swoim towarzystwem, z którym obecnie tutaj właśnie w Mediolanie przebywam. Dziś mamy bardzo, bardzo deszczowy dzień. I niestety, no musimy wyjść do muzeum. Może bardziej będziemy w pomieszczeniach zamkniętych dzisiaj, zamiast w otwartych. Wczoraj łapaliśmy chwilę, wiedziałyśmy, że będzie dzisiaj koszmarna pogoda. I taka jest, więc wczoraj ogarnęłyśmy sobie wszystkie takie otwarte miejsca. A dzisiaj właśnie idziemy połazić trochę po zamkniętych miejscach. Klatka schodowa, przepiękna zresztą. Fajnie to wszystko wygląda, jesteśmy w takiej starej kamienicy. Mieszkanie może pokażę wam już, jak będziemy wychodzić, bo jest straszny, straszny bałagan. Mamy bardzo malutkie mieszkanko, ale niedaleko w centrum. Ale ogólnie fajnie. Mamy też tutaj w tej kamienicy windę i drzwi do Hogwartu, do Hagrida. Tak, drzwi Hagrida. Śmiejemy się tutaj, bo naprawdę zobaczcie na to. Ciśnij patka też. No, ci dziewczyny. Mini drzwi. Trzeba schylać głowę, żeby tu przejść, ale jest pięknie. Mimo koszmarnej pogody i deszczowej, to jest naprawdę fajnie. Że dzień dzisiaj pod parasolem, jestem tutaj z Julą i z moją psiapsi Małgorzatą, która idzie z tyłu z Patką, ze swoją córką. Dzisiejszy dzień w ogóle zaczynamy od pysznych rogali. Jak to się nazywało? Aroma Napoleta. Napoleta. No i musimy się tam przedostać niestety metrem, więc idziemy teraz na metro, idziemy przez piękną galerię. Koszmar dzisiaj, proszę państwa, z pogodą. No, idziesz. No chodź. No ale tak już bywa.
nie poruszamy się żadnymi taksówkami, tylko używamy offentli transportu, czyli metra, busów, tramwajów. Bardzo dobre rozwiązanie, wszystko fajnie, tylko że trochę się gubimy, bo nie wiemy, w którym kierunku, jakie metro jedzie, z której stacji, ale pytamy dużo obsługi, tu się kręci, więc pytamy o drogę. No i są też takie jakby plakaty na ścianach, które mają tak jakby wypisane stacje i to tak troszeczkę ułatwia, żeby wsiąść w odpowiednie metro. A teraz jedziemy na pyszne croissanty i rogaliki na śniadanie o godzinie 12. Jesteśmy w Aroma, jak to się nazywają? To już nie wiem, nie pamiętam. Aroma Napoletano. Najlepsze croissanty w mieście. Trzeba było tutaj przyjechać metrem nam, ale stałyśmy w kolejce bardzo długo. Bardzo dobre, już mamy pierwszą opinię. Zrobiłyśmy zakupy. Zrobiłyśmy 4 rogale na teraz plus kawusie, która naprawdę daje kopa, mimo tego, że nie jest espresso americano. Wzięłyśmy jednego croissanta na wynos i ciasteczka takie, włoskie, pyszne, bardzo dobre. Teraz robimy próbę smaków i zamieniamy się smakami, żeby posmakować wszystkiego i po prostu wszystkie są ekstra. Pudełko szczęścia na wynos, miszmasz i mamy takiego jeszcze czarnego rogala, który jest akurat teraz sezonowy przez chwilę, więc wzięliśmy na potem. Małgorzata ma jakiego? Czerwonego, truskawkowy on jest? Malina. Malinowy z drzemem malinowym i z białą czekoladą. Jurka ma czekoladowego. Dobry, co? A Patrycja? Waniliowego, budyniowego. Waniliowego, budyniowego, ale też pyszny pewnie. Zaraz ja od Patrycji też spróbuję. A ja mam bardzo klasyczny pistacjowy z takim kremem pistacjowym i słuchajcie, ten krem pistacjowy smakuje zupełnie inaczej. No, musicie też pospróbować, my sobie tutaj mieszamy. No i takie śniadanie mogłaby mieć codziennie, jak to, aczkolwiek garderoba zaraz znowu do wymiany. W ogóle po tej Italii będzie garderoba do wymiany. Pięknej katedry, która robi niesamowite wrażenie. Powiem tak, ta rzeczywistość nie oddaje tego miasta w ogóle. Zamek, budynki, budowle tutaj. To, co widziałam przez internet, to, co widziałam w internecie, to, co widać na zdjęciu, kompletnie nie jest oddane. To jest po prostu potęga, potęga, przepiękna potęga budownictwa.
dalej, jeszcze kilka schodków. Jest, robi wrażenie. Bardzo tu pięknie, jest przepiękny widok. Siedzimy teraz sobie na dachu i na katedrze. Nie jest tak stromo, kamienie nie są śliskie. No i dopisano nam na szczęście chwilowo pogoda, bo praktycznie cały dzień pada z krótkimi przerwami. I tak wypatrzyłyśmy bilety, kupiłyśmy w kasie. Była kolejka i do windy, i do biletów, ale udało nam się kupić dzisiaj tylko i wyłącznie bilety na windę. Nie możemy wejść dzisiaj do środka, bo już bilety były zamknięte o 13:30. Nie wiem, czy jest jakieś wydarzenie, no ale nie udało nam się nic innego zobaczyć. Tutaj w katedrze tylko ten dach i naprawdę też warto nawet na sam dach przyjść, bo robi to ogromne, ogromne wrażenie. Narobiłyśmy fotek, narobiłyśmy schodów, spaceru i będziemy powoli udawać się gdzie indziej, pewnie do jakiegoś muzeum. No, to mamy pierwsze muzeum przed nami. Nie pamiętam nazwy tych muzeów, nie pytajcie, nie jestem Włoską. Jest Museo del Novecento. O. Jest i Włoszka. Ja jestem jedynie czasami tylko mokrą Włoszką, ale nic poza tym. Idziemy do pierwszego muzeum. Nie wiem, jest tu obok jeszcze drugie muzeum, ale nie wiem, czy zdążymy. Mamy napięty grafik. Bardzo fajnie się tu idzie. Już samo wejście robi wrażenie, bo idziemy takim ślimaczkiem. A tutaj idziemy robić fancy foty na Instagram. Naciski Julki. No i z okien jest przepiękny widok na katedrę, więc zobaczymy. Dzieci mają za darmo, Julka miała za piątaka, no, a dorośli podyszkę. W ogóle jest super pakiet tutaj. Masz bilety? No. Który kosztuje 12 euro za 3 dni na zwiedzanie wielu muzeów, więc jeżeli ktoś rozważa pobyt w Mediolanie na dłużej, to wydaje mi się, że opłaca się chyba zakup takiego biletu za 12 euro i w 3 dni jest bardzo dużo galerii czy właśnie muzeów na liście. No nas nie wszystkie muzea interesują, ja się na sztuce po prostu nie znam. To też dla nas jest to trochę takie zbędne.
dojechałyśmy na kanał po pysznym Starbucksie, odczekanej godzinie w kolejce w Starbucksie. Mega, mega wszędzie są po prostu duże kolejki. Chyba niezależnie od tego, czy mamy niedzielę, czy poniedziałek, czy inny dzień, ale jest oktober, jest październik i jest wszędzie bardzo dużo ludzi. Przyjechałyśmy na kanał, bo znajduje się mnóstwo tutaj restauracji. Przyjechałyśmy tutaj najeść się makaronu. Kanał, podobny niby do weneckiego, jest piękny, ale tak czy inaczej jest dużo ludzi, dużo reklam, więc tak troszeczkę to przeszkadza. Ale myślę, że było warto. Mamy przepiękny most z tej strony. Idziemy na ten most. Tak, idziemy. Idziemy na most, porobić parę zdjęć i zjeść coś pysznego. Napić się aperolka, którego nigdy dosyć, zwłaszcza tutaj. Oregano. Dobra. Mama, let's do it. I'm not sorry, cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. End of how I like things in the bed. Oh, oh, no. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion. If we keep things open, if you love all of me, yeah, then you let me be free, yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me, yeah. I know this you're driven by jealousy. But my soul is nothing you own, no. I want us to love unconditionally. It means that I'm not yours alone, no, no, no. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, always be honest. Eternal devotion. If
we keep things open. If you love all of me, yeah, then you let me be free. Yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me. Dzięki, Julka. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu, w ostatnim już dniu w Mediolanie, obiecałam wam, że pokażę wam mieszkanie. Julka gotowa do startu? To już Julka wychodzi, bo tu jest tak mało miejsca w tym mieszkaniu niestety, że mijamy się. A więc jest bałagan, bo my właśnie skończyłyśmy pobyt. Jedno jest duże łóżko sypialniane. Lampka, dwa stoliki nocne, sofa duża, rozkładana, więc spokojnie można było się wyspać. Szafa, Julka, stół, przy którym odbywały się głównie kolacja i śniadania imprezowe. No fajne, takie trochę stylowe te mieszkanie, aczkolwiek no my je zamówiliśmy tanim kosztem. Dobrze jest takie, no fajnie urządzone, aczkolwiek jest, no jest stare, trochę nas komary pogryzły, mimo wkładki do kontaktu, to ja i koleżanka byłyśmy pocięte komarowo. Tutaj mieliśmy taką małą kuchnię. Jest mikrofalówka, czajnik, ekspres, woda, płyn jakiś. Także taka mała kuchenka i taka łazienka. Niestety wszystko już jest brudne, no bo jednak my korzystałyśmy, stąd jest bidet, jest toaleta i prysznic. I to by było chyba na tyle. Piękny widok z balkonu. I bye bye, Filipo, dziękujemy za mieszkanko. Mieszkanko małe, bo 40-metrowe, ale w miarę komfortowo się tutaj wyspałyśmy. No i trochę jednak, ja bym powiedziała, że z tą czystością jednak we Włoszech to nie przesadzajmy, bo nawet w restauracjach, gdzie jedliśmy z poleconych, już sprawdzonych restauracjach, było bardzo, bardzo średnio z czystością, na ulicach też, ale to jest chyba normalne. Jula, chodź, wskaź światło. Więc tak to jest. Za te mieszkanie, za dwie doby, tu jest też klimatyzacja, zapłaciłyśmy ponad 400 euro, chyba 430 euro i taki podatek od turystyczny, za który zapłaciliśmy, tak, 24 euro za dwie doby, za 4 osoby. Na kod sami się zameldowaliśmy. Serwis jest tak, troszkę, no. Serwis był w porządku, znaczy nie mieliśmy serwisu ogólnie, tylko pan tam przez telefon nam wszystko tam wytłumaczył. Tak, także takie mieszkanko. Piękny taras przy mieszkanku. Na Instagramie mogliście właśnie widzieć. Linda. I jesteśmy naprawdę bardzo blisko katedry, bo do katedry idziemy gdzieś tak 8 minut. O, teraz z plecakami się już 8 minut trzeba było iść. Piechotką, nie widać. Kończy, jedziemy teraz do Bergamo. Może jeszcze na coś po drodze załatwić. Nie możemy się zmieścić w windzie. I dzisiaj dzień spędzimy w Bergamo, już nie w Milano. Mało się odzywam. Julia, nie rób tak, ona mi zawsze takie rzeczy robi. Mało się odzywam, ale jakoś tak ciągle biegam, ciągle jesteśmy zajęte. Bergamo, dojechaliśmy już do Bergamo, jesteśmy w apartamencie i co? Rozkładamy się, idziemy w miasto, idziemy coś zjeść. Tatka już ma dosyć, nie? Ale idziemy trochę pozwiedzać, zobaczyć miasto. Ja razem z pokoją. Jest tu, tu już nasze rzeczy, zakupy, jakieś lodówka, telewizor. Tu jakiś mały stolik kawowy. Sofa rozkładana. Sypialenka. Czyli znowu mamy jedną sypialnię, ale jest rozkładana sofa, więc spoczka. I łazieneczka, jest nawet pralka. Bardzo fajna, w ogóle lepsze to mieszkanie niż poprzednie i zapłaciłyśmy za nie 90 euro za noc, za nas wszystkich. Wszystko jak zawsze, jeszcze pokażę wam widok z okna. Widok z okna mamy na parking tym razem. Widok mamy na parking.
bardzo fajnie, w ogóle wszystko wszędzie blisko, mamy nawet autobus pod domem, żeby dojechać jutro wcześniej rano na lotnisko, dlatego nie będziemy tracić czasu i polecimy w miasto. Dojechałyśmy już do Starego Miasta kolejką. Pięknie jest to. Bardzo. Śliczne miasto, przepiękne, stare budownictwo. Dziś Bergamo bardziej na luźno niż wczoraj i przedwczoraj w Mediolanie, bo tak stricte nie będziemy się trzymać planu. Mamy małą mapkę. Wykupiłyśmy sobie już jakieś bilety na kolejki i chcemy po prostu wjechać jak najwyżej, a później będziemy sobie schodzić w dół. I Bergamo dla nas jest też takie trochę miasto, taki punkt zaczepienia, bo planujemy też się kiedyś wybrać do Como, więc na pewno tutaj będzie można zostać na jedną noc i zaplanować jeszcze raz Bergamo. Do Mediolanu już raczej nie wrócę, ale do Bergamo bardzo chętnie. Przepięknie, po prostu bardzo stare, piękne miasto. Ale jesteśmy głodne, więc chyba czas za chwilę coś zjeść. Zażarłyśmy przepyszną focaccię z różnościami. Wyglądało to jak pizza na ciepło najpierw. Ogromne kawały nie podołałyśmy. Później w drodze na drugą kolejkę zatrzymałyśmy się w La Marianna na przepysznych lodach. Naprawdę warte grzechu. A teraz przyjechałyśmy już drugą kolejeczką na wzgórze kolejne z widokiem przepięknym, przeuroczym. I chyba stąd będziemy tak naprawdę schodzić na dół do domu i po drodze będziemy właśnie zwiedzać, sprawdzać, co tu jeszcze można zobaczyć. Ale tak bez stresu, moje dziewczyny się wygłupiają, robią sobie dumne zdjęcia. Tak, to też ja rzadko wyciągam kamerę i bardzo mało się odzywam. Dobra, Jula, się już uspokoi. Mamy taki naprawdę typowy chill out.
Jeżeli chodzi o Bergamo, dużo bardziej spokojne, piękne, w ogóle nie nowoczesne, a stare miasto, takie typowo włoskie, pyszne jedzenie. Wszędzie pięknie, ładnie pachnie, każda jedna uliczka jest naprawdę urocza, przepiękna, nie wiadomo gdzie już oczy podziać. Jeżeli chodzi o Mediolan, ja tak krótko jeszcze podsumuję, to powiem Wam, że jednak mnie bardzo zmęczył, jednak tam jest za duży przepych, za dużo ludzi. Ludzi w Mediolanie jest po prostu mnóstwo. To też ja nie do końca się tam dobrze czułam, ale za to dużo lepiej czuję się w Bergamo, tu już jest mniej turystów. Już jest inne powietrze, lepiej się oddycha, jest więcej zieleni, jest po prostu cudownie i pięknie i chciałabym do Bergamo jeszcze wrócić. Milan mnie jednak zmęczył, jednak to nie są moje klimaty, ale co zobaczyłam, to jest naprawdę urocze, przepiękne miejsca i w Mediolanie. Ja nie robiłam takiego vloga stricte. To jest dla mnie po prostu taki pamiątkowy vlog, to nie jest bardziej pod turystów, pod informacje. Każdy chodzi swoimi ścieżkami i my sobie wybrałyśmy takie ścieżki i naprawdę bardzo, bardzo fajnie było. Vlog długi, no ale weekend nasz też jest długi, jeszcze mamy jeden dzień w Gdańsku, dlatego ja już się z Wami będę żegnać, bo chciałabym iść na aperolka jeszcze i na jakieś risotto dzisiaj. I spędzić resztę czasu właśnie też z Małgorzatą, już tak bez wyciągania stricte kamery. Mam nadzieję, że Bergamo Wam się podobało, że Milan Wam się podobał, że vlog Wam się podobał, że zainspirowałam Was może do takiej krótkiej podróży, do takiego chilloutu. Milan był bardziej na stresie, jednak 2 dni w Milanie to dla nas było za mało, prawda? Julce też jest za mało. Za to w Bergamo, no kurczę, ja tu bym mogła siedzieć i siedzieć. No to prawda, tutaj myślę, że też jest o wiele więcej rzeczy do robienia, bo nawet jeśli pojedziesz do Bergamo, to możesz sobie wziąć pociąg do Milana i jesteś w godzinę w Milano. Mm-hmm. Bardzo fajny punkt przesiadkowy, bo wiem, że samoloty Wizzaira i Ryanaira latają tutaj bardzo tanio, bardzo często i też jest bardzo fajny punkt, żeby się przesiąść w Como. I z Milaną w ogóle jest super ekstra połączenia pociągów do różnych części Włoch, więc tak naprawdę Włochy można by było spokojnie zwiedzić nawet pociągiem. Mhm. Jeżeli chodzi o transport publiczny we Włoszech, my się tu poruszaliśmy autobusami, właśnie tutaj jakimiś kolejkami, metrem, naprawdę wszystko można załapać, nawet takie gamonie jak my dzisiaj. 10 minut kupowałyśmy bilet, bo nie wiedziałyśmy jak kartą zapłacić na kolejkę, ale dałyśmy radę i naprawdę nawet takie gamonie jak my się łapią, więc jarzą o co chodzi. Bardzo fajnie, bardzo mi się tu podoba i fajnie, że właśnie można korzystać właśnie z transportu publicznego. Nie jest on wymagający, nie jest on bardzo męczący. Jest szybki, jest bardzo częsty i warto. Myślę, że warto właśnie tak na transport publiczny się tutaj przesiadać. Oprócz tego są rowery, są hulajnogi, z których można korzystać i elegancko. Przyjechała kolejna kolejka. Niemalże pusta. My udajemy się już na spacerek. Z Wami się już pożegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym vlogu.